Zaprojektujmy mądrze świat. Projekty edukacyjne na rzecz globalnych wyzwań. W Centrum Edukacji Obywatelskiej wierzymy w siłę projektów edukacyjnych, które dają uczniom i uczennicom moc sprawczą. Rozwijają ciekawość i różne umiejętności. Jak tworzyć uczące projekty? Jak w mądry sposób poznawać wyzwania współczesnego świata i zmieniać go na lepsze? Zobaczcie, jak robią to nasze szkolne ekspertki edukacji globalnej, Iza i Bernadetta. Zainspirujcie się ich pomysłami i wskazówkami. Kształtujmy wiedzę, umiejętności i postawy. Zacznijmy od rozmowy o tym, co ważne dla grupy. Co chcielibyśmy zrozumieć lub zmienić? Jak to zrobić? Stwórzcie pudełko pomysłów, do którego każdy może anonimowo wrzucić swoją myśl. Szukając tematu na projekt, nawiązujcie do bieżących wydarzeń w kraju, miejscowości, szkole, klasie. Oddajcie uczniom i uczennicom decyzję, nad czym będziecie pracować. Wzmocni to ich motywację wewnętrzną. Chętniej angażujemy się w rzeczy, które mają dla nas znaczenie i budzą emocje. Dzięki temu postawy, które kształtujemy, będą trwałe. Odnośmy się do współzależności globalnych i uwzględniajmy ich kontekst lokalny. Przyjrzyjmy się swoim codziennym nawykom. Czy nasze ubrania, to co jemy albo sposób, w jaki spędzamy wakacje, mają wpływ na całą planetę? Czy umiemy znaleźć związek między tym, co dzieje się na drugim końcu świata, a naszym życiem? Jak odkrywać, czym są współzależności i jakie mają znaczenie? Możecie zorganizować szkolne przyjęcie z poczęstunkiem i muzyką, podczas którego przeanalizujecie wszystkie rzeczy, jakie macie ze sobą. Sprawdźcie, co pochodzi z Polski, a co z innych części świata. Co z dżinsami, koszulkami, herbatą, kawą, muzyką, która Wam towarzyszy. Zastanówcie się, jak powstały i jaką drogę przebyły, by znaleźć się na Waszym przyjęciu. Podkreślajmy wpływ jednostkowego i zbiorowego zaangażowania w rozwiązywanie wyzwań globalnych. Pokazujmy wartość zmiany indywidualnych nawyków i zbiorowej presji, która może wpływać na decyzje polityczne i światowe koncerny. Można to zrobić przy okazji projektu, w którym prześledzicie losy plastiku. Jak to się stało, że zmiana nawyków zaczęła się od pojedynczych głosów aktywistów i aktywistek, mówiących o niszczycielskim wpływie plastiku na oceany, ziemię i nas samych? Zaczęliśmy ograniczać konsumpcję, szukać alternatywnych opakowań lub wybierać produkty pozbawione plastiku. To z kolei wpłynęło na regulacje prawne, na przykład zakaz używania jednorazowego plastiku w wielu miejscach na świecie. Unikajmy stereotypowego przedstawiania osób i zjawisk. Starajmy się zrozumieć perspektywę osób, których historię opowiadamy. Przełamujmy stereotypy w myśleniu, w słowach, w obrazach, w działaniu. Zacznijmy od siebie. Na przykład sprawdźmy, ile jest prawdy w naszych wyobrażeniach o Afryce. Weźmy pod lupę to, co wiemy o tym kontynencie, krajach, ich mieszkańcach i mieszkankach. Przyjrzyjmy się kulturze, językom, modzie, architekturze. Wiele rzeczy nas zaskoczy. Unikanie stereotypów, wsłuchiwanie się i poznawanie historii konkretnych ludzi to pierwszy krok do budowania solidarności między mieszkańcami i mieszkankami globu. Podróżujemy. Kupujemy produkty z innych kontynentów i tam je wysyłamy. Fascynują nas kultury odległych krajów. Muzyka, kino, literatura, kuchnia. Nasze wybory i zachowania przyczyniają się do zmian na całej planecie. Żyjemy w świecie globalnych współzależności. Dlatego twórzmy projekty, które pomogą nam je dostrzec i lepiej zrozumieć. Pokazujmy, jak ważna dla globalnej społeczności i dla nas samych jest równość i solidarność.